Na pewno pierwszym, najważniejszą taką kompetencją, trudno tu mówić o kompetencji, cechą jest wiarygodność. Jak jesteś wiarygodnym nie tylko liderem, ale człowiekiem, po prostu, no to automatycznie ludzie ci, wiesz, ludzie ci ufają, wiedzą, że mogą na ciebie liczyć, wiedzą, że będziesz miał do nich szacunek jako do, do człowieka, do ich potrzeb. Na pierwszym miejscu, powiedziałabym, wiarygodność. No i teraz trzeba się zastanowić na tym, no to jak ja mogę wybudować tę swoją wiarygodność. Transparentna komunikacja czyli rozmowa w jakiejkolwiek formie, w sposób, który... Podaje człowiekowi, pracownikowi kontekst, żebyśmy mieli jasność. Transparentność komunikacji nie polega na tym, że ty teraz pójdziesz do pracownika jako lider i powiesz mu wszystko, to się działo w li, w, na spotkaniu leadershipu, to, pod, to zdecydowali, to będziemy robić, tylu będziemy zwalniać, a tylu będziemy promować. To, to nie jest transparentność, to jest, jest oversharing. Transparentność polega na tym, żeby ten pracownik zrozumiał, w jakiej obecnie jesteśmy sytuacji, dać mu kontekst.